Nie chcę mi się myśleć. Co my tutaj mamy? No mamy dużo fajnych rzeczy. Zobaczymy, jak się takim cudokiem gra. Hopla. Let's go, baby. To jest takie ciche. Światłość zapewni nam zwycięstwo. A, ja nie wiem dlaczego. No, mogę to zostawić teoretycznie. Nie wiem dlaczego ja ciągle myślałem, że to quest line deck. Skleroza, nie boli. Graj gościu. My nie będziemy odnowienia rzucać tak po prostu w siebie. Z drugiej strony nie byłoby to głupie. Żeby coś odkryć, a to może w tej turze? Zobaczymy. Odkryj zaklęcie. Dobra, to będzie lepsze. Iromancja, może być. Graj. Ty, to ja może tutaj na was spamuję tymi chiromancjami. Jak jeszcze mam jedną... Na chwilę, jak odkryłem, to to dobrałem, nie? Bo to jest zaklęcie, a nie kopię. Dobra, to nie będziemy spamowali raczej. Ma wszystko, potwierdzam. Co tam, czateły? Jak tam Święto Trzech Króli? Nie chcę tego rzucać tak po prostu na pałę. A, histeria może być. I nie graj. Nie spieszy mi się. Natura nie czeka na nikogo. Natura albo na dwie tury. Dobra, to już możemy sobie zdziabnąć. A dobra, rzućmy to w sumie. Postać cienia. To nawet nie głupie. Zagram sobie w następnej. Plus Hero Power, plus Chiromancję. Ten deseń. Zobaczymy. Mam wszystko, co sobie tylko wymarzysz. Mam wszystko, bądź też nie mam nic. Przywróć, jeżeli któraś postać jest ciężarna, dobierz kartę. To na stówę. To w drugiej kolejności. Takie mogę wziąć. I teraz tak, czy ja chcę grać to, a nie mam za bardzo co robić. Dobra, zagrajmy to. Ustaw atak wszystkich wrogów i strotników. On się z tym kombi. A niech będzie. Niechaj będzie, no i graj. Graj, proszę pana. Kiwuj! Matko, dwóch takich se kurde odkrył, no co za... Potrzymam to jeszcze jedną turę, nie spieszy mi się nigdzie. Subscribe. Przywrócenie stronników do żywych było OP, bo potem portret by raz jeszcze aktywował ich agonię.
No, było OP, tylko jeszcze żaden stronnik by nie umarł, w związku z czym, no, mega przydatna karta. Ile masz łącznie wygranych w Hearthstone'ie? Nie wiem. Średnio się to do czegoś nadaje. Okej. Lombeczka. Graj se, gościu. Graj se. O, losie jedyny. Seriously? Masz takiego pryka. O, wspaniale. No, kurwa, heksa miał. Andorańska implantarka. Wybornie. Potępienie. Dzień dobry. Nigdy nie bój się swojej wewnętrznej mocy. Wiem, co to jest Trump? Wiem. Pij se, jaja robisz. No kurwa mać, po prostu. Granie w tą grę to sadomasochizm. Właśnie jakbyś nie wiedział, to Trump omawia fanowskie karty z Hearthstone'a. No, spoko. Okej, niech będzie. Czy my tutaj sobie możemy to jakoś aktywować? No tak średnio bym powiedział. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Bym powiedzieć graj.
Mamy jeszcze jakieś cienie. I w ogóle zajebisty ten. Zajebisty Devrator Priest. Jeszcze nie wiem, chwilę. Ja w ogóle. Ja mam jakąś agonię? A jedną mam. No to sztos. Ten deck do Priesta Mierny jest lepsza wersja, jest pod questa. A mógłbyś powiedzieć, czemu ten deck jest mierny? Tak po prostu jest mierny, bo jest mierny. Woda to życie. I'm gonna die. Paj, 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 paj. Nawet nie. Ale z rynką życia to nie wróżę za długiej kariery. Mocnego win condition, a w tej wersji pod questa wygrywasz questem, a masz takie same agonie. To jak myślisz, jaką rangę maksymalnie mogę tym deckiem, którym gram, wbić? Da się chociaż wbić platynę? Czy nie da rady? O, sztos. Światłość zapewni. To mi się podoba. A zostawię chyba. Dzień dobry. Tobie stronnika. Pięknie. Pięknie to się zapowiada. Jaki deck do szamana polecić poza OTK szamanem? Questline szamana. O, pierogi. Mężczynie, jak zjesz, to załączasz to pierogę. Nie mogę, streamuję. Nie musisz tak. Aha, dobrze. Jak... Najlepszego. To już od ciebie zależy, jak daleko zajdziesz, tylko mówię, że możesz sprawdzić wersję z questem, bo jest mega przyjemna. Dziękuję za pozwolenie. No niezbyt fajnie. Dam ci taką jedną radę. Nie wypada ludziom, którzy coś robią, mówić, przykładowo robią to źle, albo że to, co wybrali do grania, jest mierne. W pierwszym zdaniu, jakie do nich piszesz. Sztosik. Każdy ma prawo do wyrażania własnej opinii, byczku. Tak, ale jeżeli robisz to w ten sposób, w jaki zrobiłeś, wychodzisz na strasznego buraka.
Jeżeli chcesz korzystać ze swojego prawa i wychodzić na buraka, to możesz tak robić. Ale nie wydaje mi się, żeby miało to jakiś większy sens. Nawet nie wspominam, że deckiem, którym ktoś bija top 200 legendę, że nazywanie decku, którym ktoś bija top 200 legendę, nazywanie go miernym, nie jest raczej specjalnie sensowne. No, chyba to wszystko wyrzucę. Mi się to podoba. Jeżeli tak to wygląda w twoim odczuciu, to tego nie zmienię, ale sam odpowiadasz jak burak. To nie wygląda tak w moim odczuciu, tylko tak po prostu jest. Nie przychodzisz do kogoś i nie mówisz, że przykładowo to, co sobie wybrał na obiad, jest chujowe i żeby wziął coś innego, bo to coś innego jest lepsze, bo jest to niekulturalne. Nie wiem, która z moich odpowiedzi brzmiała jak burak, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zaczynasz rozmowę w takim tonie, to nie wiem, czego oczekujesz innego. Czemu dopiero, gdy są zimne, what the fuck? W jaki sposób polecasz na zdobywanie szybko pyłu? Niszczyć niepotrzebne karty. Albo powtórki. Rozpoczyna się twój osąd. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Mój osąd się rozpoczyna. Nie za dobrze. Broiwać pan. W jakiś sposób na szybkie zdobywanie dużej ilości pakietów? Kupić je w sklepie. Szybszego nie ma. Czym ja gram? A to z Paladin. Co sądzisz o zachowaniu Lexia Steam X? Naprawdę nie jest ciężki. Nie wiem. Znaczy, nie wiem ile w tym prawdy, więc trochę ciężko mi to sądzić. No też nie do końca chyba chcę występować. Znaczy, pisanie takich płytkich tekstów, jakie się tam gdzieś pojawiły, no jest to tak prymitywne, że szkoda gadać. Więc tutaj no raczej nie ma wiele do sądzenia. Takie. Natomiast ta nagonka na 14-latkę to takie trochę wydaje się być strasznie. Skąd ona ma wiedzieć, ile ona ma kurwa lat?
Ale do niego nie pasuje to. Nie wiem. Irak, proszę, Irak. Internet już wydał jednoznaczny osąd. Dzień dobry. Niech światłość przyniesie ci pokój. Stasik. Idę po kole, tylko zrobię ruch. Pada, 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 co ma spaść? Teraz wracam. Naprawdę nie jest ciężki. Prawdziwa siła pochodzi z wnętrza. Co my tu mamy? Sytuację. Tak sobie myślę. Niech będzie tak. Co dają te punkty za osiągnięcia? Nic. To po prostu punktami za osiągnięcia. To jeszcze ma Libram Paladin, ma być tier 1, by Blizzard go wreszcie znerfił. Ale Blizzard nerfi decków, dlatego że one są tier 1. Mało tego, jakby zaczął tak robić, to byłaby straszna głupota. Jak możesz nerfić deck tylko dlatego, że jest tier 1? O czym, brachu, piszesz? Powiedzcie mi, Hearthstone to jest obecnie tytuł przyjazny zaczynającym gierkę? Tak. Dosyć nawet bardzo, bym powiedział. Jak będziesz już prowadził ten kanał o YouTubie i streamie, to będziesz ograniczał content z Hearthstone'a i same streamy? Cię zobaczy. Nie będę spoilerował. Po co one w ogóle są? Po to samo co w każdej innej grze. Po to, żeby sobie były. Hmm.
Kupujesz HS pasa? Ja nic nie kupuję. Zaraz rzucę w ciebie książkę. Dziękuję. A płaca się według ciebie? Tak. Jak chcecie trollować i pisać bzdury, to niestety nie na tym streamie. Wiadomo coś, kiedy większy update do ustawki i nowy sezon. Jeżeli chodzi o sezon, to nie wiem. Nawet nie wiedziałem, że w sumie jest stary. Kurwa, a dlaczego jemu te jednostki nie giną? No to mi nic nie da, nie? Jeżeli chodzi o sezon, to nie wiem, a update coś kojarzę, że miał być w połowie stycznia, więc pewnie niedługo. Co tam? No spoko. Może jeszcze w ogóle kupić takiego Naxa? Jakoś się chyba da. Ale szczerze powiedziawszy, to nie orientuję się za bardzo w tematach kupowania rzeczy z Wilda, bo je wszystkie mam. No więc niespecjalnie na to zwracałem uwagę do tej pory. Boże, co za pojebane gówno, ja pierdolę, no ja nie wiem, jak w tą grę można grać dla przyjemności. No już, wszystko. Dalej. Zazwyczaj w gry się gra dla przyjemności. To właśnie mówię, że nie wiem, jak można to robić dla przyjemności. Właśnie dlatego Librom Paladyn jest do nerfa. To combo z Lady Liadrin jest skrajnie chore. No nie do końca. Deck do nerfa jest wtedy, kiedy wygrywa więcej niż inne deki. Czyli ma zawyżone win ratio. Wtedy taki deck należy znerfić. To, że deck ma chore combo, nie oznacza, że powinno się ten deck znerfić. Bo w tym momencie każdy deck w Hearthstone ma, no dobra, może nie każdy, ale praktycznie każdy deck w Hearthstone ma chore combo, w związku z czym idąc twoją logiką, to należałoby wszystkie deki w Hearthstone znerfić, a przynajmniej dużą większość. Więc to nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. No nie, i tak umieram, nie? Może nie? Ej, chyba żyję. Laden ma chyba największe, nie wiem. Druid z tym kombem, co zadawał, z tego co pamiętam, 14 albo 16, też miał przybliżone min ratio, a nerfik poszedł. No to trochę inne czasy były.
Wtedy nie w każdym deku miałeś chore komba, a w tym momencie w każdym deku masz chore komba, nie? O to chodzi. Bo jeżeli jeden dek z 30 ma chore combo, to faktycznie jest to powód do nerfa tego deku. Ale jeżeli na 30 deków, 25 deków ma chore combo, no to nerfienie jednego z 25 deków, bo komuś się nie podoba, nie jest sensowne. Nie oznacza to też, co mówię, że nie uważam, żeby ten dek nie był do nerfa, ale nie ze względu na to, że ma chore combo, nie ze względu na to, że jest tier 1, tylko ewentualnie ze względu na to, że ma zbyt wysokie win ratio, jak na aktualny stan, moment gry, czy cokolwiek w tym stylu. Czyli możemy to uznać, że jest meta chorych komp. Mhm. Trudne chwile tylko wzmacniają naszą determinację. Dostałem